Witam was tutaj, cześć, to mój znowu. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit. No i co tu dużo mówić, zaczynamy kolejny odcinek. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego zaczynamy w taki trochę nietypowy sposób, odpowiedź jest prosta. Dzisiaj nad tym odcinkiem spędziłem 1,5 godziny. Są to jedne z dłuższych wyników w ostatnich odcinkach, ponieważ zawsze ostatnio już nagrywam około godziny lub krócej, tak aby szybko go wrzucić. Dlatego ten odcinek pojawia się naprawdę o po 2 godzinach. I przy okazji przy robieniu tego odcinka naprawdę było dużo domów. I tak, dzisiaj budujemy ten oto węzeł, który teraz widzicie przed sobą. Narysowałem go na... dzisiaj w szkole, można tak powiedzieć. Dzisiaj, czyli w środę dla mnie. Taki on jest. I tutaj chcemy go wdrożyć obok naszego nowego portu. I od razu dla was jest ankieta w dzisiejszym też odcinku, a mianowicie, nie wiem czy pamiętacie, na dniach wczoraj, przedwczoraj jakoś dla was, pojawił się materiał na moim kanale a propos, że się pojawiła już nowa aktualizacja do City Skylines 5.01. I ta aktualizacja trochę nabrzdziła, znaczy zrobiła trochę problemów, dokładnie jakich to wam później powiem, ale już na odcinku, ponieważ jakby coś, dzisiaj też odcinek normalnie trwa, tylko trochę później się zaczyna. Nie powiem wam dokładnie w tej minucie, ale tak z 9 minut po starcie to jest pewnie, zaczynam już normalny odcinek, a tutaj po prostu pokazuję, jak budowałem nowy węzeł, który jest naprawdę, no, działa naprawdę nieźle i jest całkiem ciekawie przyzwyczajony. Natomiast ankieta, już wam mówię o co chodzi, nie wiem czy pojechałeś, teraz, od teraz już wiemy, w jakim miejscu walnie meteor w naszym mieście, więc pytanie jest do was proste, czy włączamy katastrofy? Katastrofy są włączone, ale na bardzo małym poziomie, więc tak jak byłoby ich nie było, po prostu bym włączył je trochę na wyższym poziomie i by było ich trochę więcej i byśmy się z czymś wyzmagali poza tutaj naszymi utrudnieniami, które teraz są. No i pytanie do was jest tak lub nie, odpowiadajcie, czy mają się czy mam włączyć katastrofy na większy poziom. No, mam nadzieję, że się zgodzicie, bo ja sam jestem ciekawy teraz, jakby to działało, jak w końcu byśmy wiedzieli, gdzie co trafi, ale ogólnie jest masa problemów, które się porobiła po tej aktualizacji i trochę mi się to strasznie, nawet bardzo mi się to nie podoba. Powiem to tak. Muzykę, którą w tle słyszycie, to oczywiście jest Mars Radio. Nie puszczałem żadnej licencjonowanej dzisiaj muzyki, ani Modnation, ani takie tam. Modnation będziecie mieli na koniec, tak? Więc spokojnie. Tu przy okazji widzicie takie małe te zdjęcie, ale cały czas jakby coś... A nie, zresztą nie, może jeszcze coś do was wymyślę jakiś. Nie, dobra, to tak już będzie raczej. Ten węzeł, co nie? Który tutaj sobie wymyśliłem, to wy go tam powinniście cały czas widzieć. No i tak, ja go przebudowuję tutaj na to, co teraz wy widzicie. I powiem wam, że nawet całkiem ładnie mu się udało go odzelować. Lepiej bym powiedział. W niektórych miejscach po prostu jest lepiej. Na przykład tutaj, teraz stąd, to tu jest po prostu idealnie mi się udało to puścić pod spodem. O, tą drogę. Tutaj jest idealny wyjazd i zakręt, co nie, tutaj jest zakręcik. I ta droga to jest po prostu istnie racja. Zobaczcie, jak ona pięknie tutaj weszła. To jest po prostu genialne, co tu dużo mówić. Ten węzeł jest przygotowany na duży ruch, ale nie jakiś na całe miasto. Czyli on obsłuży duży ruch, ale nie taki ruch, na przykład jak się robi jeden węzeł tylko dla całego miasta. To nie, to aż tak on bardzo nie jest ładnie zbudowany. Chociaż jest przygotowany pod rozbudowę, czyli można parę pasów poszerzyć i tego typu. Jakby było to potrzebne, bo tutaj jest port w końcu, nasz główny. Chociaż i tak w tym porcie będziemy głównie brać pod uwagę, no, te statki, ale które będą przeładowywać na pociągi. I co do pociągów, to się pojawi osobny odcinek, ja tego nie powiedziałem w samym odcinku. Pojawi się osobny odcinek, nie wiem kiedy. Może jakiś tam pomiędzy tymi wszystkimi się pojawi. Odcinek się będzie nazywać Reforma Kolejowa. I w tym odcinku zajmę się całkowitą zmianą systemu kolejowego, przebudową, dodawaniem nowych tego typów. To nie będzie taki odcinek o rozbudowie, tylko bardziej na temat tylko i wyłącznie pociągów. I w nim się trochę tym bardziej zajmiemy. Także, no tak, tak to będzie. Swojego, co jak co, ale to jest jeden z dłuższych timelapsów. Ten timelapse przed edycją trwał ponad pół godziny, więc dosyć długo. Bo nad tym węzłem trochę siedziałem, ponieważ naprawdę dużo problemów się podobiło po aktualizacji. Nie można już tak ładnie teraz wszystkich dróg sobie podostosowywać. Oczywiście Paradox na pewno naprawi, kiedy już się o tym dowie, że wszystko schrzanił, ale no mi się to naprawdę bardzo nie podoba. I napiszę oczywiście do nich te pisma, ale pojawi się też drugi film,
tym dokładnie zrelacjonuję po jakimś tygodniu od aktualizacji, co i jak zostało dane zmienione i co mi się w nimi podobało. Ja powiedziałem, że aktualizacja mi się podobała jako 7 na 10, to ja już z góry wam mówię, że to nie będzie mieć nawet ta aktualizacja. Nie, może 5 na 10 na szynach, ale nie wiem, jeszcze się zastanowię, bo jeszcze dużo nie grałem, więc jeszcze nie wiem, co je tam jeszcze mogli sknocić, co nie. No i ogólnie tutaj wszędzie muszą być pasy, co nie, dobrze rozplanowane, czyli tutaj 2 pasy, tutaj 4 i tak dalej, aby nam tutaj wszystkie te drogi ładnie się zjeżdżały w jedną, nie wiadomo w co. Swojego może czekoladę wkazać. Dobra, czekoladę z imek będę już edytować. Okej, okay. Za chwilę będę mieć 19, a to znaczy, że jeżeli za chwilę będę mieć 19, to jeżeli dodam wszystkie edycje, to około 22 odcinek sam się będzie gotowy, może... Nie, o 20, około 21, no 21, 21.30, 22 już zedytowane, a jeszcze trzeba niego wysłać, no to nie wiem, nie wiem kiedy się pojawi. Na pewno będę planował tak, żeby około czwartku, ponieważ jutro dla mnie w czwartek nie pojawi się żaden odcinek nowy, ani awizjonarz poza prawem, ani nic nowego, ponieważ nie miałem zbytnio czasów na awizjonarz poza prawem, ani nic takiego, więc nic nie będzie, żadnych odcinków. To takie będzie chwilowe ode mnie przerwa, ja też muszę mieć trochę przerwy. No i później to już będziemy lecieć z odcinkami. Swanego w piątek, to ja też nie wiem jak będzie z odcinkami, możecie... Zobaczymy, tak? Pożyjemy, zobaczymy. Trochę mi się plany pokomplikowały, ale jakoś z tego wybniemy. Tam nie wiem, czy zauważyliście, zrobiłem węzeł taki drobny, kolejowy. I tutaj jeszcze oczywiście puszczam taką drogę. I to będzie dla naszego miasta taka główna dojazdowa do nowych dzielnic, których jeszcze tutaj póki co nie ma. Ale to będzie taki dojazd. Tu ogólnie tutaj, gdzie jest ten węzeł, będzie taka mała dzielnica. Tylko ją później zbudujemy. Dla na przykład naszych autobusów, aby się rozjeżdżały, taksówek i tego typu, czy służb drogowych, aby tutaj się rozjeżdżały jakoś. Tutaj sobie spuścimy nasze pociągi pod spodem. Tak pod spodem, aby tutaj ładnie nam tutaj wjeżdżały. Więc żeby wszystko to zominęły. Tutaj póki co ten dworzec pociągowy zostawiam, ale on najbliższy odcinka stamtąd zniknie już. Ja jestem pewien, że jego tutaj nie będzie. Pojawi się trochę nowych dworców w mieście. Natomiast co jak co, tego dworca nie będzie. To jest akurat pewne. No i tutaj sobie podawałem jeszcze te drogi, jak tutaj widzicie. Tu ma być ten rozdział. To już jest przygotowanie do tej reformy kolejowej. Trochę zrobiłem poza odcinkami. Ale to jeszcze nie jest to, bo na przykład pododawałem to, tak, ale to już kompletnie poza odcinkami. Pododawałem trochę drzewek do portu naszego. To tam będę później pokazywać wam trochę. Jakieś tam węzły, w końcu udało mi się zrobić ten dworzec kolejowy, nad tym się już naprawdę długo zbierałem. A, no właśnie, jeszcze przypomnę oczywiście o ankiecie, jakby ktoś zapomniał. Tam oczywiście pytanie pokazuję wam, tutaj miałem w ogóle problem z pociągami, żeby je tutaj przyciągnąć. Natomiast chciałem przypomnieć wam, że nasza dzielnica z Romem, z portami, tutaj, którą teraz portową wybudowaliśmy, nie ma jeszcze nazwy. Więc jeżeli chcecie na przykład swój nick, czy jakiś macie swoją nazwę taką specjalną, to możecie napisać. Ja nazwałem tę dzielnicę po nagraniu całego dzisiejszego odcinka Wielki Port, ale liczę, że macie na waszą kreatywność i może coś jakiegoś ciekawego byście wymyślili i wtedy bym go tutaj wrzucił tę nazwę i by się tak nasza ta dzielnica nazywała. Oczywiście jakieś drogi tutaj dookoła, czy nawet jak chcecie możecie wymyślić nazwy dla torów, bo tory też można nazywać. Co prawda teraz trochę to jest o wiele utrudnione, ale tak można, więc... Zobaczymy, tak, pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, my tutaj się zbliżamy już trochę do końca, ponieważ tutaj pociągi są sprawdzone, tylko jeszcze jak to działa wszystko. No i po sprawdzeniu, no to wiadomo oczywiście, co się dzieje. Także tutaj jeszcze raz macie nasz węzeł, który zbudowałem. Jak chcecie się bardziej miło przyjrzeć, to włączycie pauzę, jak tutaj wam tylko chwilę dałem. No i wracamy do naszego świata. Dobrze, nie będę się z nami witać, ponieważ sądzę, że chyba to nagrałem trochę wcześniej i tak. Jak może zauważyliście, to co teraz oglądaliście nagrywałem prawie godzinę. Także i ogólnie dosyć dużo rzeczy robiłem poza nagrywaniem, nawet tutaj tym co teraz oglądaliście. Ten węzeł został specjalnie przeze mnie zaprojektowany. Pewnie tam zresztą parę razy wam się pojawił on. Moje rysunki, mam jeszcze takie parę węzłów i na przykład ten tutaj kolejowy, który teraz widzicie, z góry mówię, on zmieni swój wygląd. I on na pewno taki będzie wyglądać, na przykład tutaj te uskoki,
nie wiadomo co jeszcze. I nie, ten węzeł tutaj jest kolejowy w sensie. On całkowicie zmieni przestrzeń, gdzieś będzie, nie wiem, może gdzieś tutaj i tutaj. I o to co mówię, ta aktualizacja była najgorsza aktualizacja, jaką dodali. Ona mi tyle, że zacie, biorę, klikam i muszę jeszcze raz kliknąć, żeby mi pokazało, jak tutaj samochód na przykład idzie. A już i tak jest najgorsze przyciąganie. Nie da się wyłączyć przyciągania. Męczyłem się naprawdę długi czas, aby cokolwiek z tym wymyśleć. I co bym nie robił, nic to nie daje. Zawsze będzie mnie przyciągać do tych dróg. I no kiepsko, powiem tyle, kiepsko, no to mi się to nie podoba. Przez chwilę się nawet zastanawiałem, czy po prostu nie przerwać nagrywania i coś innego poprawić niż ten węzeł, ale węzeł trzeba było zrobić, bo on jest tak zaprojektowany, zresztą na pewno go widzieliście, jak go budowałem, że tutaj nie ma szans zrobić się żadnego korek. Zatem tutaj, jak widzicie, coś takiego, to na tym chwilę to siedziałem na woku. To naprawdę, na woku. Poza tym tutaj to ta część nie, jest tutaj raczej jeden po drugim, idzie tutaj nasze tory kolejowe. No i tutaj też staramy się zrobić, żeby to w miarę było w powietrzu, ładnie wyglądało, już nie mówiąc o tym mostkach, pasach, wszystkich zakopaniach. I tak, i tu jest wyjazd, i my go zaraz sobie podłączymy. Tu będzie rondo. I się zastanawiam, bo możemy... Mamy dwie opcje. To może być, wiecie co, autostrada, która pobiegnie sobie tutaj. I to może jest dobry pomysł. Czyli nie ma tu jako takiego końca. Znaczy tak, tutaj na pewno... możemy tutaj jeszcze pociągnąć trochę tego czteropasmowego. Ale tutaj nie będzie tego dużo czteropasmowego tej naszej autostrady. Tutaj rzeczywistych oczywiście pieniądze i inne rzeczy, ja tutaj nie chcę czegoś takiego prowadzić. Swoją drogą już możecie się szykować, może nie wiem, czy live'ik, czy coś, będzie jakaś na pewno moja relacja. W najbliższą niedzielę, po co ja to mówię, ale dobra. Jest dzień otwarty na Twojego Trzeskiego, można wejść, zwiedzić i tego typu rzeczy. Dobrze, ta droga nie jedzie w dół, to jest droga z tramwajami. Się zastanawiam, bo wiecie co, jednak jak byłoby tu na te rondo, to może nie, może tam będzie jakaś inna droga szła, bo tam akurat nie chciałem jakoś strasznie wybudowywać tutaj nawet tak, jeżeli chodzi o te węzły, a to byłoby po prostu ogólnie taki dostęp tego, tej części miasta. Dobra, to nie, to tutaj sobie dajmy zwykłe rondo. Ogólnie się trochę sobie pobudujemy naszego miasta. Nie chcę mi się tutaj zrobić węzeł droga, jaką chciałbym, więc to też można wyburzyć. Zróbmy sobie to tak. Nie, jakieś straszne dużo tam też tutaj bym nie chciał wstawiać, chociaż bym chciał, żeby... No i teraz widzicie, są problemy przez te linie pomocnicze. No ogólnie przez wszystko teraz. To, co się pojawiło w Mass Transit, teraz zostało zepsute. A scenariusze jak nie działają, tak nie działają. Jedyne, co jest dla was pytanie, ale to pewnie już była pytanie ankietowe. Czy chcemy, żebyśmy włączyli teraz katastrofy, bo teraz po prostu wiemy, gdzie to nam padnie, strzeli, czy cokolwiek takiego. I się jeszcze nad tym zastanawiam, czy by tego nie włączyć. Dobrze, tak, to jest nasza droga z tramwajami, jak mogliście zauważyć. I tak, ona to sobie zjedzie w dół. I tu tramwajów nie będzie. Chyba. Albo puścimy je środkiem. Może puścimy je środkiem, bo trochę nie wiem, co z nim zrobić, bo miałem pomysł, żeby zjechał, skręcił gdzieś tutaj w bok, ale trochę to mi tutaj jest nie na miejscu. Nie, trochę to byłoby mi tutaj... Nie. Nie, no, tak nie będziemy robić, nie będziemy tego w ten sposób podłączyć. Ogólnie się zastanawiam, bo ta droga taka jest trochę tutaj główniejsza. Tak, raczej, nie? Tutaj można przejechać całość tą. Tyron do... Tak się zastanawiam, jakby tutaj to będą sensownie zrobić. A tak, tutaj widzę, że jakaś droga może będzie w przyszłości szła, ale możemy teraz zrobić tutaj trochę inaczej to. Czyli stąd puścić. Tu nie ma nabrzeża tak swoją drogą. By się przydało tu trochę nabrzeża. Tak, czekajcie, zacznijmy od nabrzeża. Może gdzieś, nie wiem. Tak jakoś tutaj dotąd. Byłoby fajnie. Okej, okay, trochę kamyczków zepsuliśmy, ale trudno. Teraz się żyje. Stąd pójdziemy sobie tą drogą. A, i to nie jest na taka dużo. O, no to jeszcze lepiej. To daj mi tutaj drzewka. Nie wiem, czemu tutaj nie mam drzewka. A, no tak. Już widzę, czemu to nie było.
Dobrze, czemu ja tutaj nie mogę tego ulepszyć? To jest lepsze pytanie. Okej, okay, dziwne. To było akurat dosyć dziwne. A, pójdźmy sobie po prostu cały czas. I teraz też nie będziesz chciał pójść. Dobrze. Zrobimy to sobie w ten sposób. Poszło. Prawie. Możemy wziąć naszą krętą i krętą wykręcić tutaj, jakby to było. O, też bardzo idealnie. Dobrze, mamy tutaj wjazd. Mamy i tutaj wjazd. I stąd puścimy sobie dużą drogę. Tak, bo ja tutaj, jest tutaj taki ten węzeł, jak możecie kojarzyć, ale ja bym go chciał trochę usunąć. I się zastanawiam, czy ja teraz, przez to, co tutaj zrobili, mam jakiekolwiek w ogóle szansę, nie mam tej szansy, puścić tutaj to górą. Nie, no bo jeżeli teraz, chwila, jeżeli teraz mi to wszystko mi tu wyłączali, to ja nie mam szans bliżej podejść. Ej, to jest akurat tragiczne. Nie mogę nic teraz zrobić nad kanałem. To trochę mi się nie podoba, powiem tak. To mi się naprawdę trochę nie podoba. Dobrze, no to, no cóż. Jak w ten sposób nie możemy, to sobie zmienić tutaj dojazd, ale to mi się nie podoba. Ale to mnie się nie podoba. Ogólnie jakieś też strasznie dziwne górki zaczynają się robić. W różnych nieprzewidywanych... Skąd tutaj ta woda się wzięła? Zacznijmy od tego, skąd tu jest woda? Dziwne. Nie, naprawdę się dziwne rzeczy zaczęły dziać po tej aktualizacji. I akurat co, ale to mi się w ogóle nie podoba. Dobrze, dajmy sobie, podłączmy tutaj tą autostradę i sądzę, że to chociaż... No tak, można się było tego spodziewać. Nie. Jeszcze woda. Tak, i co jeszcze? Jeszcze pod tym nie mogę tego puścić. Dobrze, nie, to ta do tego na razie out. Czekaj. Ale zacznijmy może od tego. Nie. Tak. Jest co? Straszne jakieś problemy się tutaj teraz przez to. Tak. I tak. Okej, okay, dobra. Nie mam pomysłów, jak tam według przeprowadzimy tam dołem tutaj, ale jakoś pójdzie, tak? Musi pójść. I to możemy sobie zwęzić. To nie, bo tutaj jest rozjazd, ale tylko po to, żeby mogli tutaj zjechać. I tu powinny być też dwa pasy z tego co i ich nie ma. Tak. A, tak, bo tutaj miałem to naprawić, tylko w końcu tego nie zrobiłem, bo ja się zajęłem inną rzeczą. Czyli to i to out. I stąd mieliśmy puścić, no może trochę bez przesady. Ma to trochę odjeżdżać tą drogę, ale bez przesady. Ale tutaj to też by może trochę odjechała już. Zobaczcie, to jest naprawdę... Aha, bo tak droga... Serio. Dobrze, dajmy sobie to w ten sposób. Powiedzmy, że jest to w miarę tak, jakbym chciał. Stąd, tu i tu. I to tutaj podłączamy. Ok, dobra. To jest, powiedzmy... Powiedzmy, jako tako podłączone. I... No tutaj też to aż tak nie będzie ładnie wyglądać, ale dobra. O, na przykład. Tutaj to się naprawdę całkiem ładnie udało. No tutaj to... No, mówmy się. Jest za mało miejsca, żeby coś takiego zrobić. Chociaż ten zakręcik, co tutaj jest, to mi się w ogóle nie podoba. Nie. Tutaj ten most już nie będzie poczwórny. Daj mi to ulepsz. Chwila, w ogóle gdzie jest zegarek? Ja włączyłem na nim. Już 10 minut nagrywam, ale to już czas tego niepodważalny. Dobra. Może się zacznę zajmować tym, co dokładnie miałem się zajmować. Czyli po pierwsze wybierz to w środku. Po drugie podłącz tą drogę. Jakoś. Dobrze, nie puścimy tego w ten sposób. Możemy puścić w ten sposób. Daj mi to też w dół. Okej, okay, dobra. Podłączone. Jeżeli by ktoś się przyczepił tutaj do tej trasy tramwajowej, to trasa tramwajowa
aby nie kolidować mi tutaj z żadnym tego, będzie jechać w górę i gdzieś tam sobie pojedzie, co nie? I aby tutaj nie było świateł, tych nigdy nie lubiłem i nie zamierzam lubić, ponieważ w normalnym mieście też według mnie są zbędne. Wyłączymy sobie je. Dobra, no tak, to tym chyba to już jest zamknięte. Co innego, nie wiem, czy zauważyliście, tutaj drzewka trochę podawałem. Drzewka, kamyczki, jakieś ścieżki, jakby ludzie chcieli pochodzić. I tu biura mogą się budować. Właśnie, bo to było biuro. Tutaj też mamy, możemy dać miejsce dla biur. Zresztą tu miało być biura. Tu specjalnie to miejsce było właśnie tak zostawione dla biur. Tu możemy dać jeszcze kawałek. Tak gdzieś dotąd i stąd będzie tutaj zjazd jedną i wjazd stąd. No powiedzmy, tutaj to jakoś nie musi być szczególnie już wiecie, wymyślone, bo to tylko tak po prostu tutaj będzie. A tutaj to nawet możemy podjechać na sam koniec, w sensie dotąd. I tutaj proszę bardzo, możecie się biura budować. Tak, o, proszę bardzo, biuro. Wody oczywiście tutaj nie będziecie mieli, ale o nią dostarczymy. I jak zacznie się budować, to resztą się zajmiemy. Tak, wydaje mi się, że jasne. Jak będzie dalej szło, to tutaj się tym zajmiemy. Więc ogólnie tę dzielnicę mogę uznać za zamkniętą. O, z węzłu już zaczynają korzystać póki co, powoli. Mam nadzieję, że trochę pozwoli mi tutaj lepiej handlować. Widzimy, że... What? A co właściwie ten statek teraz robi? Czekajcie, to jest świetna miniaturka. Nie, to nie będzie miniaturka, ale... What? Co z tym statkiem jest nie tak? Czekajcie, czy on się rozbudowywuje? Nie. On się zbagował po prostu. Bo miniaturka to będzie rzeczywiście ten węzeł. Dobrze, wracając do naszych popytów i zapotrzebowań. Budujemy sobie naszą nową dzielnicę mieszkalną. Idziemy w tym kierunku. Tutaj może przy okazji przebudujemy. Tak, dobra, wybórzmy to na początku. To całkowicie trzeba wyburzyć tą autostradę. Ona jest tutaj źle położona, bo jak widzicie jedna jezdnia jest wyżej od drugiej. Tego byśmy tutaj nie chcieli, by nam obydwie zjeżdżać na idealny pozór. Tutaj trzeba to też podburzać. No, póki co możemy pozostać przy czymś tego rodzaju. Dobrze. I jak już to tak wygląda mniej więcej w ten sposób, to możemy sobie tutaj już pójść. Czyli ciach. Tak, tak, oczywiście tutaj robimy nasze wały, aby nam tu się nic nie wylało, bo wiemy, że my potrafimy różne rzeczy zrobić tak ciekawe. Dobrze, dotąd. To i tak jest według mnie długa bardzo linia brzegowa. Tutaj nie zdążymy szybko zająć. I tu jest ta nasza duża droga, która się zmienia w tą małą. I tutaj byłoby wręcz wspaniałe, gdyby ona wjeżdżała znowu na tą trochę większą. Ona nie jest dużo większa ta droga w porównaniu z tą, ale zawsze to coś. I tak przy okazji, zastanawiam się, czy nie zrobić jakiś taki tuż przy. Czekaj. Tutaj się wtedy coś by mogło budować, a jeżeli byśmy postawili tu na jakiś ten park. Czekajcie. No, na przykład coś takiego. O, to on jest od razu podłączony. Sprawdźmy, na ile możemy oddalić tę drogę, aby był podłączony. Jeżeli weźmiemy tak... Okej, okay, to już nie ma. A jeżeli weźmiemy tak, to jest. Okej, okay, dobra. To sobie zrobimy tutaj taką krótką, małą drogę. Ona będzie ze ścieżką rowerową. I tu będzie nasz handel kwit. Ale mam nadzieję, że będzie kwit. I tutaj... Wracając do naszej drogi, którą musieliśmy tutaj budować. O, to było coś tego typu. Tylko teraz mamy miliony linii pomocniczych. A, dobra. Nawet dobrze. I ogólnie tutaj, to co teraz wy widzicie, to będzie inaczej. Nie, znaczy nie, tutaj to będzie tak samo jak teraz to wy widzicie, ale w przyszłości to się trochę typu zmienia. Ponieważ tutaj będą jeszcze kolej jednoszynowa gdzieś jeździła. Tutaj ogólnie przez te dzielnice, tutaj też się pojawi kolej jednoszynowa. Bo tu na przykład nie ma w ogóle metra i tu metra się nie pojawi. Ze względów na to. I tak jeszcze zmieniając temat.
Nie wiem, czy zauważyliście, raczej wątpię, bo wam tego nie pokazywałem jeszcze. Powiększyłem nasz tutaj dworzec kolejowy, skończyłem w końcu tą część i tutaj jaki taki mały węzełek zrobiłem kolejowy. Od razu spodziałem już tutaj na pociągi towarowe i pociągi zagraniczne. Lokalnych jeszcze nie porobiłem, ale w przyszłości na pewno będą, na przykład widzieć, tutaj są tory jednoszynowe, w sensie w jednym kierunku i z nich trochę korzystałem. Tutaj też są jakieś jednokolte. I tutaj na przykład do omijania tych towarowych mogą sobie omijać. To postawiłem tutaj z dwóch względów. Kolej jednoszynowa, metro i z drugiej strony, aby mieli też wyjście. Ale to jest bardziej przyszłościowe, tu jeszcze na razie nie mam pomysłów, jak to będzie wyglądać koniec końców. I tu jest cały czas taka jedna szyna, którą pociągi towarowe póki co sobie omijają nasz węzeł. Ale to jest, tak jak mówię, na razie chwilowe. Dobrze, wracając do naszej tutaj, tego co tu budujemy, nasze dzielnice. Czy dzielnice też zepsuje? Na razie nie widzę. Na razie nie. Tak, oczywiście jak macie pomysł na jakąś nazwę dla dzielnicy, to piszcie śmiało, ja się nie obrażę, wręcz będę zadowolony, że ktoś napisał. No i tak, tutaj sobie puśćmy tą drogę, tak jak powinno wyglądać, czyli mniej więcej jakoś tak, 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 no i dotąd, to i tak jest dosyć duży kawałek. My dzisiaj taki duży kawałek możemy zrobić, ponieważ ostatnio w ogóle zaniedbałem tą część, bo się zajmowałem naszym wielkim portem, a nie resztą, co nie? Tak, odcinek dzisiaj możecie pomyśleć... A, chyba... A niech to... Pokazał nam jak budowa, to pewnie tego nie poruszy. Nie, odcinek będzie trwać nie wiem ile. Nie mam tego pojęcia, może być nawet na pewno długi. Ale nie będę go skracać przez to, co widzieliście na początku. Bo sądzę, że to byłby trochę nie fair. Więc zobaczymy, tak? Nie mam tego pojęcia, ile ten odcinek może trwać. Wiem jedynie to, że... teraz będę nagrywać koło pół godziny. Nie będę nagrywać koło pół godziny. Mamy godzinę... To mi pokazało, że będę kończyć już za chwilę. To mniej dobra perspektywa. Tak, tak. Dobrze, skoro mam skończyć za 7 minut. Tak, nagle taka zmiana planów. To ja tutaj trochę to już podbuduję. Czekaj. Bo timelapsów też już dzisiaj żadnych kolejnych nie będę robić. Już mieście na początku, tu na końcu tylko pokażę, co zbudowaliśmy przez ten okres. To tak, tutaj sobie dajmy. I rzeczą, której teraz w ogóle tu nie zrobiliśmy. Tak, tu damy sobie, nie wiem czy tą dzielnicę, nie, może tutaj sobie zaczniemy nową dzielnicę, mieszkalną w sensie. O, dobra, jakoś tak. I tak, te mieszkania, to się niech tu budują, wzdłuż tej strony, a po drugiej stronie niech będzie już nasza handel, rozrywka, czy co tam jest, nie pamiętam. I jedyne co musimy zrobić, to jeszcze tutaj te statki popodciągać, ale tym się za chwilę zajmę. Więc proszę bardzo, możecie się wprowadzać i woda. Woda. Ej, czekaj. Bo tutaj trochę też musimy już brać na obydwa. Dobra, tak. Co najmniej tutaj jest taka górka, więc można nawet jakąś kolej jednoszynową z niej. No nie wiem, kto wie. Dobrze, nasze promy. Dajmy sobie może tutaj taki trochę większy promix. Może gdzieś tutaj. Oj. Dobra, poszło. Się tak zastanawiam. Tak migało, że... zastanawiam się, czy nie głupio. Dobrze, mamy taki promik tutaj podłączony. Świetnie. Dajmy sobie to podłączenie. I aby te nasze promiksy mogły lepiej ciupką działać, damy tutaj ci... drogę. Proszę bardzo. Taka trochę pod górkę, ale... Całe maryki. Dobrze, właśnie, czy tutaj wyłączyliśmy światła? Tak, tutaj nie ma światła, okej. Dobrze, nie masz prądu, prąd ci się zaraz tu pojawi. I statki... Możemy dać jeszcze tutaj, o to jest przystanek promowy tutaj na końcu. Prostego typu rzeczy. Dobrze, teraz tak, dajmy sobie te nasze ścieżki promowe. Mamy tutaj sobie napływać idealnie jakoś obok tego. Nie wiem, tutaj jakbyśmy nam się udało zrobić, żeby te kamyczki zostały.
A to płynęło tu obok, byłby fajnie. I widzę, że się da. Jak tu nie będzie wody, to one nie będą płynąć. No dobra. Mniejsza z tym. O, i chyba naprawili tutaj wyburzanie. Tutaj. Jedno kosztem drugiego. Tak, jednak wolałem tamten układ, bo już do tamtego układu się trochę przyzwyczaiłem. A tutaj jak nie mogę włączyć linii tych, to jest naprawdę tragedia teraz. Dobrze, i tak. Statki nasze tutaj pływają w odpowiednim tempie, nie wiem, czy pamiętacie. Tak, jest ta linia. Nie, my ją sobie trochę przestawimy. Nie, tego nie wyburzamy. To. Ciekawe. Ciekawe, że coś się stało, jaką zgodzimy. Dobrze, jeszcze około 5 minut. A my to sobie podłączymy tutaj. I tak tutaj. I my usuniemy tę linię. Przeniesiemy to tutaj. Co nie? I my tu zrobimy nową linię. Jeżeli mi pozwolisz. O, dobra. Świetnie, że mi się udało. Dobrze, no i płyniesz sobie stąd, tu, tutaj. No i później z powrotem tędy. I tędy. I tutaj się przydał przystanek, nie powiem, że nie. W sumie możemy dać tutaj przystanek, tylko musielibyśmy dać to na maksa. Okej, jakoś dotąd. Dobrze, świetnie. Ciach. Dobra, dajmy sobie takie podłączenie tutaj. O, widzę, że ludzie chcą się jeszcze jakoś budować. Dobra, to tymi ludźmi się później zajmiemy. Na razie nie teraz. I widzę, że tutaj jest już prawie wszystko. Dobra. Okej, widzę, że tutaj można to jakoś już ciekawie zakręcić. To przyrodę. Zakręcamy. I tak, tu nie mam szans się wbić. I tu widzę, że również. To możemy wyburzyć. I tu się wczepić, a to wczepić tu. Świetnie. Dobrze, no i dajmy sobie tutaj podłączenie. Tak, ten przynajmniej będzie jednokierunkowy, bo tutaj jest to fałszywy dojazd. Dobrze, brakuje ci wody. Ciekawe czemu. Może to by nie dałem wody. Może, a może nie. Dobrze, tutaj ten budynek też nie ma wody. Muszę patrzeć, czy w ogóle nie mają wody, bo też tak może się wydaje, że w ogóle się skończy woda. Dobrze, wy tu macie już wszystko. A, przez to, że my to tak zrobiliśmy blisko, to... No, a nie, to tutaj tak blisko to nie będzie, bo tutaj chciałem trochę tych naszych atrakcji dodawać. Okej. Wyburzę teraz wszystko, to nie? Na prawo, już byłem blisko. Dobrze, to... Tak. I tak. O, może być. Dobrze, zaraz nam to wróci, tak jak pływało wcześniej, bo teraz się przestawiło na trochę inne tory. Dobrze, no i tak. Tu możemy sobie coś takiego postawić. Właśnie, czy nam się pojawiło jakieś tutaj coś nowego takiego? Nie, to się pojawia później. Restauracja taka. Tu obok tego na przykład coś takiego jeszcze. O, dobra. Trochę tego jest. Dobrze, i tutaj mamy tę naszą autostradę. Ja tu wstępnie mogę dać coś takiego. I zobaczymy, czy to w ogóle będzie jako tako wyglądać. Bo ja chciałem po prostu tutaj, żeby ta autostrada jak już tu będzie biegła, żeby ona była na w miarę równym poziomie. Co ja wiem, że już tutaj na przykład jest nie jest zrobione. Ale z tym tutaj... Nie, czekajcie, to mogę jeszcze zrobić w teorii. Tak, to można jeszcze jakoś jeszcze naprawić. Może... Poza tym, że tutaj ta ścieżka tak biegła. Ciekawie. A może jednak jest pomysł?
Może tak? Okej, dobra. Stąd. Dobra, dotąd. Dobra, dobra, stąd. Nie, daj, nie. Dobra, skończymy to i kończymy dzisiejszy odcinek. Nie. Tak, tutaj i to tutaj. Dobra, to mamy z głowy. Prąd. Wystarczy tutaj podciągnę, bo tutaj już są kable wszędzie. Czyli nie są potrzebne kable. Okej, okay, dobra, tu jest podłączenie, jest tutaj, tutaj ta droga biegnie. Dobrze, no i tutaj ta będzie sobie po prostu spowoli schodzić, taki miałem pomysł. Oczywiście musi być zakręcik, bo bez zakręcik nie ma zabawy, tak? Więc tutaj. I tutaj. No i stąd to już sobie. Nie, chwila. To jest jakoś dotąd, to się ciągnie to dotąd. Chyba tak. Chyba tak. Dobrze, i zobaczmy. Nie, no to zobaczcie, wygląda lepiej niż to, co było tam wcześniej. Tu jedyne, co możemy zrobić, to wygładzić to tutaj. Bo to tu aż tak nie musimy, no bo tutaj to nie ma. O. I tą ścieżkę naprawić, tą rowerową. Tutaj była. Była, ale się zmyła. Macie. Dobra, no i to byłoby tyle. Tutaj jakichś specjalnych jeszcze budynków tutaj nie będę wrzucać. Jedyne, co mogę postawić im tutaj specjalnego, to szkołę. Ale widzę, że tylko z tej strony. No, może być nawet z tej strony. Szkołę. Pożar tutaj nie jest jakimś dużym zmartwieniem. Jedyne, co to może być coś takiego jak klinika i krematoria. Więc macie to. Dobrze, no i to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zegarek mówi, dobra. Zegarek mówi finish, więc ja tutaj finiszuję. Mam nadzieję, że odcinek nam się podoba.